Witajcie w kolejnym odcinku. Dla mnie osobiście po trochę dłuższym czasie. Ostatnio Tomka widzieliście, jak omawiał takie kwestie techniczne w naszej przyczepie. I jak byliśmy w Kadzidłowie. Tak jak byliśmy w Kadzidłowie. No, od wyjazdu w Grecji do Grecji minęło już no, półtora miesiąca. Ponad prawie dwa. Prawie 2 miesiące, no. Tak. I nadszedł czas na kolejny wyjazd zagraniczny. Korzystamy jeszcze jakby z końca sezonu. Dzisiaj mamy 23 sierpnia i jedziemy na Węgry. Pierwotny pomysł był, aby jechać do Chorwacji, natomiast okazało się, że pewne zobowiązania zawodowe u Tomka, przedszkole u dzieci troszeczkę nam plany pokrzyżowały, więc wybraliśmy inną destynację, bliższą, mamy nadzieję, że bardzo ciekawą. Do tej pory, jeśli chodzi o Węgry, to byliśmy tylko w Budapeszcie. Kiedyś na weekend jeszcze we dwoje. Zrobiłem Danusi niespodziankę. Wsadziłem ją do samolotu, nie wiedziała do jakiego. Miałam tylko wziąć ze sobą dowód osobisty i rzeczy, ale miałam mieścić tylko do plecaka, także to też było wyzwanie. Nie wiedząc gdzie, nie wiedząc jak i jeszcze w plecach się spakować. Tomek zabrał mnie na właśnie taką super wycieczkę, niespodziankę. Troszeczkę też będziemy mieli wspomnień. Jeśli chodzi o taki plan naszej podróży, jedziemy w stronę Egeru, tam troszeczkę pozwiedzamy. Później przez Budapeszt będziemy udawać się nad Balatą, także zwiedzimy troszeczkę Węgier. No, słyną z bardzo dobrej kuchni, mamy nadzieję, że kilka razy uda nam się spróbować tamtejszych potraw. No, chcemy też skorzystać z zasobów wód termalnych, jakichś basenów termalnych. Prognozy pogody są na razie w miarę optymistyczne, znaczy nie będzie bardzo tak upalnie, natomiast temperatura powinna być komfortowa, około 23 do 5 stopni, także na zwiedzanie idealnie. Zobaczymy jeszcze jak wcześniejsze dni, jak dojazd. No, teraz wyjeżdżamy z Polski, na razie mamy też taką wrzawkę. 13 stopni. Końcówka sierpnia, 13 stopni, w nocy ma być 8, bo dodaj jeszcze gdzie dzisiaj nocujemy. Dzisiaj nocujemy również wspominkowo, jedziemy na kemping, w zasadzie pole biwakowe Drymak w Tylawie. Także teraz jedziemy tą samą drogą, którą wracaliśmy z Grecji. Także taki nasz punkt wyjścia będzie tam. Chcemy się dlatego tam przespać, bo po pierwsze tam było bardzo fajnie. Jest to super taka miejscówka na wylocie w stronę Słowacji. No i potrzebujemy prądu tym razem, bo jak wiecie akumulator mamy ten słabszy, a chcemy troszkę na dziko porocować na Węgrzech. Ma za 3 noce, nie? Tak planowaliśmy. Tak, zobaczymy jak to potem wyjdzie. A lodówka, wiecie, pełna. Jeszcze ma być chłodno, tak żeby nie będziemy zużywać gazu, tylko na razie będziemy się grzać piecykiem elektrycznym, także ten prąd jest nam niezbędny, przynajmniej tutaj na początku. Tak, jest nam bardzo potrzebny. No też pewnie trasa jest taka, że ogólnie udałoby się pewnie dojechać w ciągu 1 dnia, aczkolwiek dzisiaj Jasio miał taką małą adaptację w przedszkolu. Byłam z nim jeszcze na 2 godziny, żeby się zapoznał jakby z salą, z panią, z zabawkami, które tam są i po powrocie z wyjazdu już rozpocznie swoją edukację, także nasz młodszy synek idzie do przedszkola, słuchajcie. No, także jeszcze takie wydarzenie dzisiaj mieliśmy. No i przez to wyjechaliśmy znacznie później niż normalnie byśmy jechali, tak, bo lubimy wyjeżdżać z rana, wcześnie rano. Dzisiaj musieliśmy wyjechać takim wczesnym popołudniem, udało się około godziny 14. Także no, ten kemping, to pole biwakowe jest w zasadzie w idealnym miejscu. Mamy nadzieję, że do 21 tam dojedziemy. Także bądźcie z nami, będziemy Was na bieżąco informować, co u nas słychać, jak to u nas wygląda, jaką mamy pogodę, także zapraszamy. Chłopcy nam troszeczkę pospali, więc udało się zrobić bardzo długi odcinek bez postoju. Właściwie została nam jeszcze około 100 kilometrów, około 1,5 godziny jazdy. Jesteśmy teraz na takiej autostradzie A4 na Rzeszów, na mopie. Niestety trochę pada deszcz, jest zimno, 12 stopni, ale jest fajnie, tak? Tak, trochę... a może trochę rozgrzać? Trochę będziemy teraz sobie biegać, tak? No i zrobimy sobie rozgrzewkę. Dobra, no to biegamy. Szybko, Janek, szybko! Trochę się woda rozgrzewa. Porozgrzewajcie się, bo zimno, tak? No, trochę odpoczniemy i jedziemy dalej. Dzisiaj śpimy na tym polu namiotowym Drymak, to widzimy się za chwilę na miejscu. Słuchajcie, dojechaliśmy, jest 21:30. Zimno, 11 stopni, w nocy ma być 7, wieje wiatr, pada deszcz, także ogólnie zimno. Uciekam do środka, jesteśmy już podpięci pod prąd, także zaraz włączę ogrzewanie. No, także dojechaliśmy, 457 km za nami, jutro ruszamy dalej na Węgry. Jestem już w środku, ogólnie już sobie nagrzaliśmy piecykiem na prąd. Na początek 2000 W, potem ustawiłem na 1000 i już jest naprawdę bardzo fajnie. Z rozprowadzeniem ciepła po całej przyczepie, także jest super. No, rodzinka już śpi, jak widać, pokażę Wam. Chłopcy zmęczeni, ale bardzo dzielni dzisiaj w czasie podróży. Danusia dzielnie ich zabawiała też, więc też już padła. Ja troszeczkę sobie jeszcze popracowałem tutaj na laptopie. No i też już się kładę spać, także widzimy się rano. Hej, mamy już ranek. Noc minęła nam bardzo dobrze, grzaliśmy się piecykiem całą noc, nawet do tego stopnia, że osiągnęliśmy temperaturę 24 stopni nad ranem, także bardzo ciepło. Na dworze było mniej więcej około 9-10, teraz nad ranem 12, już jak widzicie słoneczko wyszło, przestało padać, także jest bardzo fajnie. Cieszymy się, jest takie okienko pogodowe, bo ogólnie w Polsce teraz ma lacie jeszcze bardzo długo. Tam gdzie jedziemy też nie będzie jakiejś super pogody, ale przynajmniej ma nie padać. Jest jeszcze dosyć chłodno, wieje wiaterek. My niedawno wstaliśmy. Muszę uzupełnić wodę, bo nam się skończyła po wczorajszym myciu, a tak wczoraj padał deszcz, już mi się nic nie chciało. Także idę jeszcze nalać wody do przyczepy. Pole powoli budzi się do życia, a ja idę nalać wodę tutaj. Danusia robi śniadanko, a my przyszliśmy na plac zabaw się troszeczkę pobujać. Idziemy teraz nad rzekę. Tu jest takie wyjście z kempingu, my tam stoimy. Jest taka bramka i tutaj tą dróżką idzie się nad rzekę. To jest bardzo blisko. Ubrałem się troszeczkę cieplej, bo wieje taki wiatr chłodny. Żeby się nie przeziębić na początek wyjazdu, idziemy zobaczyć po tych deszczach, czy przybyło trochę wody. O, i tu już jest rzeka, zobaczcie, bardzo bliziutko. O, i doszliśmy do rzeki. Poziom wody jest zdecydowanie większy niż ostatnio jak byliśmy, prawda, Piotruniu? Bo ostatnio jak byliśmy, to wchodziliśmy sobie tam. Normalnie było tak, były takie wyspy z kamieni i można było tam wejść suchą stopą. I budowaliśmy tam tamę, tam mniej więcej gdzie jest takie spiętrzenie wody, to budowaliśmy z chłopakami tamę. A w tej chwili jest wody troszeczkę więcej, aczkolwiek myślałem, że będzie mimo wszystko jej jeszcze więcej niż jest, ale rzeczka fajna. Nie jest tutaj jakoś bardzo spektakularnie, ale myślę, że na takie, jako taka atrakcja przy kempingu, no to zawsze coś dodatkowego dla dzieciaków jest. Idziemy już z rzeki. Idziemy na śniadanko. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale za kemping płacimy, właściwie za to pole biwakowe, bo to nie jest taki typowy kemping, płacimy 35 zł za całą naszą rodzinę z prądem. Także pan nas bardzo tanio policzył, dzięki temu prądowi mogliśmy się całą noc ogrzewać. Nie zużyliśmy gazu, także bardzo fajnie. Teraz będziemy spać jedną noc na dziko na Węgrzech, a potem mamy jeszcze jeden kemping upatrzony w okolicach Egeru. Także będziemy sobie tam nocować, ale to jeszcze hen przed nami. Teraz idziemy zobaczyć, co tam Danusia nam przygotowała na śniadanko. Co mamy na śniadanko? Bułeczkę, palułeczki i mozzarellkę. Pomidorka i mozzarellkę. Jesteśmy już po śniadaniu i zbieramy się do drogi dalszej. Tutaj będziemy jeszcze napełniać sobie 15-litrowy pojemniczek z wodą, żeby mieć, bo teraz będziemy jedną noc mieć na dziko. Uzupełniłem tak do połowy ten pojemnik pokładowy, ale żeby nie mieć zbyt dużej wagi na haku tutaj, to tak do połowy weźmiemy sobie ten 15-litrowy, powinien nam wystarczyć. Jeszcze wam pokażę, co Janiu? Tak, jeszcze wam pokażę tutaj, zobaczcie co mi się stało. Odprysk tutaj jakby lakier, ten plastik, tak, i jest włókno szklane. Jak macie jakieś rady, jak to zabezpieczyć, to dajcie znać, czy to pomalować farbą olejną, czy czymś, dajcie znać. A ja biorę sobie, muszę tutaj znaleźć mój wężyk. Oj, gdzie on tutaj jest? Woda nalana, to jeszcze opróżnić Waste Mastera, kabel zwinąłem i ruszamy za chwilę. Waste Mastera zrzucamy, tutaj mamy takie miejsce. Bardzo fajne, tutaj się otwiera i można wlewać. Przekraczamy właśnie granicę ze Słowacją. Zobaczymy, czy będzie jakaś kontrola. Na razie puściutko. Jest tylko takie spowolnienie zrobione. Stoją jacyś panowie. Ale wyłapują chyba. Tak, wyłapują. Według jakiegoś sobie znanego klucza. Dobra, przejechaliśmy, jesteśmy na Słowacji. Jadę koło chłopców, zaraz pewnie jakieś naklejki będziemy sobie naklejać, a nie zdecydowaliśmy się na kupno winiety na Słowacji, ponieważ tutaj trzeba byłoby kupić odzielną winietę na przyczepę i odzielną na samochód, a będziemy jechać po prostu drogami bezpłatnymi, tak jak jechaliśmy wcześniej, jak wracaliśmy w zasadzie z Grecji. Te drogi były dla nas wystarczające, nie jedziemy w zasadzie bardzo długo, więc się tak decydujemy, tak jedziemy. Dojeżdżamy już do granicy słowacko-węgierskiej. Przez Słowację przejechaliśmy w zasadzie przez 2,5 godziny. Bardzo malowniczą drogą przez miasteczko, miejscowość Stropków. Także droga bardzo nam się podobała. Przejeżdżało się bardzo długo wzdłuż rzeki, potem jeszcze były takie fajne jakieś stawy, jeziorka. Mijaliśmy też taki bardzo fajny kemping nad takim zalewem, także uważamy, że droga bardzo fajna, jakościowo też całkiem dobra. No Janio tutaj nam zasnął w międzyczasie. Tak, z Piotrusiem jeszcze naklejaliśmy różne naklejki i już jesteśmy tutaj blisko granicy, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i słuchajcie, będziemy przejeżdżać przez granicę. To jest ta granica, którą ostatnio żeśmy przespali, bo tutaj się ciężko zorientować, bo jest się cały czas w miasteczku. Przejeżdża się przez tory. Tu stoi policja. Trzymaj, Danusia. Jest most. O, i wjeżdżamy na Węgry. No i jesteśmy na Węgrzech, także jakieś tam kontrole wyrywkowe są, ale ogólnie jedzie się bardzo płynnie. A jeśli chodzi o nasze plany, to tak, teraz w ogóle wjeżdżamy, tutaj się wjeżdża na Węgry, to jest cały czas ten taki region Tokaju, także on tutaj taki no, słynny z win równych i jak wiecie, też widzieliśmy po drodze równe tam kierunki na winiarnię, także pewnie można się też już tutaj trochę uraczyć tymi dobrymi trunkami. Natomiast my się kierujemy od razu na Miszkolc. Dzisiaj chcemy sobie pójść na takie termy. Jest o tyle wyjątkowe, że te termy są jakby w takiej naturalnej skale, także wszystko Wam pokażemy, jak to wygląda, powiemy Wam, ile kosztują bilety. Z tego co wiemy, jest otwarte do godziny 19. Mamy teraz według nawigacji, że 15:12 będziemy na miejscu. Jeszcze musimy zrobić jakiś postój niebawem, bo jeszcze nie robiliśmy. Także jeszcze sobie jakiś postój zrobimy. Pewnie dojedziemy około 16. Wydaje nam się, że takie 3 godziny z dziećmi na takie pluskanie się będzie wystarczające. Mamy tu ślicę na winogronka. Cała winnica. Całe pole lacej. Dojechaliśmy do miasta Miszkolc. Jesteśmy na obrzeżach miasta, jakby z drugiej strony, także musieliśmy całe miasto sobie objechać. Stoimy teraz na takim parkingu, on jest bardzo duży. Znaleziona jest tam miejscówka na Park4Night, zobaczcie, tam stoją jakieś kamperki. My się ustawiliśmy z tej strony, żeby mieć wyjście na trawnik pod kątem dzieci. I ogólnie jest tutaj bardzo dużo miejsca. I z tego miejsca mamy około 600 metrów do takich term, gdzie się pływa w jaskiniach. Także teraz jemy szybciutko obiadek i ruszamy zaraz na termy. Mam nadzieję, że tu można zostać na noc. To jest taki dziwny znak za mną, ale przetłumaczyłem, że tu chodzi coś o sobotę i od soboty do niedzieli. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Zobaczymy. Na razie na pewno w ciągu dnia może tutaj stać. Także sobie stoimy i działamy z obiadem teraz. Ruszamy, słuchajcie, tam zostawiliśmy nasze auto, tam jak widać stoją jeszcze kamperki różne. A my ruszamy, jest taka droga do przejścia, stąd jest kilometr. Mniej więcej kilometr się idzie wzdłuż ulicy tak naprawdę. Tam na miejscu też jest parking, ale nie dostosowany do, na pewno nie do przyczep. Także zaraz Wam powiemy, jak wygląda tam na miejscu. Mamy około kilometra do przejścia. Także jakoś tak spokojnym tempem 15 minut. Jak widzieliście, spacer jest bardzo przyjemny parkiem, wzdłuż rzeczki, takiego kanałku właściwie bardziej. A zobaczcie, tu już dochodzimy do naszych term. Jest jak widać dużo ludzi w środku. Jest taka część zewnętrzna. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda cenowo.